Czas na spotkanie z naszym gościem w studiu Radia 5, Maria Kołodziejska, Biblioteka Publiczna w Sowałkach. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Frekwencja, pierwszy tydzień ferii za nami. Możemy coś już powiedzieć, czy młodzi suwalczanie i mieszkańcy, okoliczni mieszkańcy, zainteresowani ofertą biblioteki? Tak, 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 oczywiście. Mnóstwo dzieci przychodzi do nas. Do wszystkich miejsc, do których dzieci zapraszamy, czyli i do pracowni Mykałka przy Emily Plater, i do filii numer dwa, do filii numer trzy, do milicentum, czyli tam wszędzie, gdzie odbywają się. Musicie odsyłać z kitkiem? W niektórych miejscach niestety tak. <grych> tak to się dzieje, kiedy dzieci przychodzi bardzo dużo. Ale jako, że w różnych miejscach są organizowane zajęcia, to te dzieci myślę, że sobie znajdą miejsce, gdzie... Mogą coś ciekawego robić w czasie ferii. Taki number one strzał w dziesiątkę z ubiegłego pierwszego tego dnia ferii to było? Hmm, hmm, hmm. Tak zastanawiam się szybko, co to było. było. Było przedstawienie dla dzieci. Po południu, gdzie dzieci mogły przyjść z rodzicami. Cały czas zajęcia w ciągu dnia, gdzie przychodzi mnóstwo, teatkami bai, czyli dzieci mogły sobie ilustrować własną opowieść i potem ją przeczytać innym dzieciom. Także wiele, wiele się dzieje. Trudno mi wybrać coś takiego najbardziej Wszędzie tłoczno, rozumiem. ciekawego. Tak. Na ten tydzień biblioteka zaprasza? Ależ oczywiście i myślę, że będzie równie ciekawie i równie tłoczno. Jeśli mogę, to opowiem pokrótce, co w którym miejscu będzie się działo. No, i zacznę od Emili Plate, bo jest mi to najbliższy budynek, największa pracownia przeznaczona dla dzieci pracownia Smykałka. I tam dzieci będą mogły no, być na przykład jak Pipi Pończoszanka. Jest to cykl zajęć ruchowych prowadzonych metodą y, Weroniki Sherborn. Przede wszystkim są to, przychodzą to rodzice mamy z, małymi, z mniejszymi dziećmi i, no, i różne zajęcia tam są prowadzone dla nich. Y, zajęcia plastyczne, nie tylko w zimowym klimacie. Dzieci będą mogły zrobić sobie papierowy witraż na okno kolorowy. Kolejnego dnia y, inscenizacja Juliana Tuwima, lokomotywy, czyli zapraszamy do podróży. Potem w piątek będą zajęcia plastyczne, dzieci będą przygotowywały się do balu, który, na który zapraszamy w sobotę. Karnawałowy bal będzie teraz w tym roku trochę inny niż zwykle, bo będzie na ludową nutę. W sobotę, tak jak mówiłam, 3 lutego między godzinami 13 a 15, ale w piątek poprzedniego dnia dzieci będą przygotowywały stroje karnawałowe na ten bal. I myślę, że będą no, miały co robić. To w pracowni smykałka. fili numer 2 będą zajęcia plastyczno-literackie, jak ten czas leci. Będzie można grać w gry planszowe, i to będzie tak, takie zajęcia pod hasłem, a ja gram tu i tam. I kolejne zajęcia już w sobotę, w piątek. Pisać każdy może, to będą zajęcia literacko-plastyczne. To filia numer dwa. Filia numer 3. O, i właśnie, filia numer 3 zaprasza dzieci na wspólne wyjście do kina. Ale również następnego dnia budujemy, konstruujemy, programujemy, czyli zajęcia z klockami Lego. To może dla chłopców, a może zajęcia bardziej konstruk takie konstruktorskie. Za to kolejnego dnia warsztaty biżuterii i różnych robótek ręcznych, bardziej może dla dziewczynek. I w piątek balkar na Taki troszeczkę mniejszy, troszeczkę dla młodszych dzieci niż ten, który będzie w smykałce i dla tych, które mieszkają na osiedlu kamena. W medicentrum No, tu będzie mnóstwo zajęć, na które nie potrzeba zapisów w ciągu dnia, bo to będą ile godzinki, familijny poranek. Yy, i familijna sobota to przez cały tydzień, ale zajęcia, na które potrzeba zapisać się, to są zajęcia popołudniowe. I we wtorek to są warsztaty do kupażu, czyli zdobienia. W środę tworzenie biżuterii z koralików. W czwartek zabawy z językiem angielskim. No ale tu już jest ograniczona liczba uczestników, która może przyjść na te zajęcia, więc trzeba wcześniej tam zadzwonić do midi Centrum i zapisać się na zajęcia. To, o czym mówiłam, to są przede wszystkim zajęcia w ciągu dnia, kiedy rodziców nie ma i dzieci muszą same sobie zagospodarować czas. I wtedy bezpiecznie je wysłać do biblioteki niż zostawić w domu przed komputerem. Ale mamy też propozycję popołudniową dla dzieci i to jest w czwartek, 1 lutego, na godzinę 17 zapraszamy. Rodzinnie zapraszamy. Rodzinę. Ale to nie tylko są dzieci, bo to mogą przyjść i rodzice z dziećmi, i wnukowie z dziadkami, a mogą przyjść ci również, którzy nie mają żadnych dzieci, a będą zainteresowani Afryką. Bo będzie to spotkanie z podróżnikiem Michałem Synowcem, który będzie opowiadał o pustyni Namib i zwierzętach Afryki. Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie dla ludzi w każdym wieku, od zera do stu. To czwartek. A w środę, co prawda już nie dla dzieci, ale zapraszamy na spotkanie z Danutą Matysewicz. To jest suwalska poetka, która wydała drugi tomik poezji zatytułowany Dotyk Nieba. To będzie środa godzina 17. To jest to, co proponujemy takie zajęcia dzieciom i dorosłym, ale wszyscy mogą też obejrzeć w bibliotece wystawę fotografii. Są to fotografie Krzysztofa Szymańskiego z Białego Stoku. Ptaki, ptaki polski. Wystawa trochę edukacyjna, trochę artystyczna. I myślę, że każdy czytelnik, który przychodzi do biblioteki i przechodzi przez korytarze biblioteki, wszystko jedno, czy do czytelni, czy do wypożyczalni dla dzieci, czy wypożyczalni dla dorosłych, te piękne, kolorowe ptaki może podziwiać. Na chwileczkę przystanie, na pewno. Tak. Pokusa jest. Co dalej? No to są wszystko to, co na ten tydzień planujemy. Po feriach e, wydarzenia już na pewno są przygotowywane. Po feriach jeszcze nie mamy konkretnych terminów, więc nie będę o nich jeszcze teraz wspominać. Odezwę się następnym razem, jak już będę miała zapewnione terminy. A będą to na przykład spotkania z XIX-wieczną Azją. Także myślę, że będą ciekawe też. Dla każdego coś miłego. No nie wypada mi nie zapytać, czy frekwencja w bibliotece, e, chodzi o czytelników, rośnie w ferie, spada. E, lubimy czytać w ferie, znajdujemy czas na to. I w ferie czytamy, i poza feriami czytamy. Mogę powiedzieć, że w tym, w 2017 roku, mieliśmy 10 681 czytelników. A razy ile książek tak średnio? A wypożyczyli, zaraz powiem, bo to wszystko mam zanotowane. Wypożyczyli 210 579 książek. Trzeba to sobie porachować, wyjdzie, dużo. Nam <laughs> wyjdzie nam średnia. Wyjdzie nam średnia. Najlepszy czytelnik? A taką statystykę też mam. Najlepszy Nie da się czytelnik, Najlepszy czytelnik, <laughs> czytelniczka, wypożyczyła 256 książek w ubiegłym roku. Co daje prawie książkę dziennie. Tak, jest to naprawdę bardzo dużo książek. Ale następny czytelnik niewiele mniej, bo 252. Więc nasi czytelnicy wypożyczają, czytają. Czytają bardzo dużo. Co najchętniej czytamy? Zmienia się to na przestrzeni lat, czy nie? Trochę się zmienia, a trochę nie, bo czytamy już chyba po kolejny rok. Najbardziej popularną książką jest Harry Potter. Mieści w pierwszej dziesiątce raz, dwa, trzy. Trzy tomy Harry Pottera. To jest bardzo dużo. Poza tym mitologia Greków i Rzymian. Książki, i to już teraz, już dla dorosłych, to są takie książki obyczajowe. Głównie czytane przez panie, już czas Johnny Piku, y, czas pokaże Anny Fritzner Ogonowskiej, no tego typu. Także to są takie najpopularniejsze książki. Zakupy na ten rok już Państwo <coughs> przygotowujecie, czekacie na sugestie czytelników? Oczywiście w bibliotece przy Emilii Plater jest skrzynka specjalna, do której czytelnicy mogą wrzucać swoje propozycje do zakupu, no i. Czasami je uwzględniamy. Najczęściej proponowane, o co proszą sowalczanie? Jest jakaś, jakaś możliwość e, przedstawienia tych hmm. prośb? Hmm. Tak się zastanawiam się. No nie, właściwie nie. Czasami mówią to bibliotekarkom poszczególnym i one też uwzględniają te prośby. Ale tak jak mówię, jeśli ktoś bardzo chce, jakąś książkę nie zgłosił w bibliotekarce, to do skrzynki y, przy miliplater można tam wrzucić. Dziękuję serdecznie. No i spokoju z tymi dzieciakami życzę, bo to czasami ciężko upilnować. No z dzieciakami nie ma spokoju, ale bardzo się cieszę, że przychodzą i chcą przychodzić do biblioteki. No i zarażają się czytelnictwem przy okazji tak, i nie tylko. Tak. Maria Kołodziejska, dyrektor biblioteki publicznej w Sowałkach była państwa i naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.